Witam Was, drodzy Państwo, na portalu wideotesty.pl. Zapraszam Was dzisiaj do rozpakowania. Do rozpakowania kolejnego chłodzenia wodnego. Takie, które jest zaprojektowane do użytku typu, powiedzmy, plug and play, czyli całkowicie bezobsługowe. Wystarczy je zainstalować i się nim cieszyć. Dzisiaj jest to Zalman LQ315. Ostatnio oglądaliśmy rozpakowanie chłodzenia Anteka i już dosłownie na dniach, może nawet jeszcze dzisiaj, będzie recenzja tego chłodzenia. Zdejmę najpierw folię i zobaczmy, co jest na opakowaniu. Przede wszystkim widzimy sam blok wodny, który styka się z X-em procesora. Na pierwszy rzut oka idealnie, praktycznie to samo, co w przypadku wcześniej rozpakowywanego produktu Anteka. Co tutaj mamy? To jest też 120 mm wentylator, do tego chłodnica, ale tutaj mam troszeczkę prostszą konstrukcję niż w przypadku Anteka i tutaj Zalman postawił zdecydowanie na prostotę. Zobaczmy przy okazji parametry techniczne, wymiary samego chłodzenia, ominę to, tutaj zapraszam Was do recenzji. Natomiast tak, mamy czteropinowe podpięcie. Co do prędkości obrotowej wentylatorów, to jest dokładnie od 900 do 2000 obrotów na minutę, czyli jest tak, z jednej strony jest troszeczkę szybciej niż minimalne w przypadku chłodzenia wcześniej rozpakowywanego Anteka, natomiast też Zalman się troszeczkę wolniej kręci przy tych maksymalnych obrotach, także głośność powinna być bardzo podobna, to jeszcze zależy od ustawień. Co jeszcze tutaj mam z takich ważniejszych informacji? To chyba to wszystko. Pompka oczywiście też jest zintegrowana tutaj. Mamy takie informacje jak chociażby Pure Cooper Microfines, czyli mamy minimalne, jakby to wytłumaczyć. Myślę, że obrazek dość dobrze to oddaje. To są tak jakby mikro szczeliny, które dodatkowo zwiększają nam powierzchnię radiacji, powierzchnię oddania tego ciepła. Zobaczmy, czy mam jakieś tutaj informacje w języku polskim. Nie, natomiast mam informacje jak najbardziej po angielsku i dodatkowo informacje, że cały blok wodny jest podświetlany na niebiesko. Zobaczmy już więc, co jest w zestawie. Wielkość opakowana jest praktycznie identyczna. I zobaczcie, że sposób zapakowania też jest bardzo podobny jak do konstrukcji Anteka. Zobaczmy więc, jak chłodzenie trafia do użytkownika końcowego. Na samym wierzchu jest User Manual, czyli mamy instrukcję obsługi. Tutaj prawdopodobnie też nie będzie języka polskiego, natomiast zobaczcie, że samo chłodzenie, niech się to rozłoży, mamy całą instrukcję graficznie i zobaczcie też, że co do akcesoriów, to już tutaj widzimy, że te są praktycznie identyczne jak w przypadku chłodzenia Anteka, także takie małe déjà vu można przeżyć, ale no nie da się ukryć, że te chłodzenia wszystkie mają bardzo podobną konstrukcję. No i teraz tak, 120 mm wentylator, tutaj widzimy od razu logo Zalmana i widzimy, co to jest za konstrukcja dokładnie, z czteropinowym podpięciem. Niestety szkoda, ale zobaczcie, że kabel na całej swojej długości nie ma oplotu. Także czteropinowe podpięcie, kabel bez oplotu, aczkolwiek powiem Wam, że bardzo dobre wrażenie robi na mnie ten wentylator. Mimo niby zwykły wiatrak, ale coś tu jest. Teraz mamy dodatkowe akcesoria do montażu. To jest oczywiście tak samo jak w przypadku chłodzenia Anteka. Tutaj Zalman też ma oczywiście backplate. Tu mamy Intel, kojarzymy już trzy otwory. To jest z kolei metalowy backplate do przytrzymania bloku wodnego. Tak samo do przyklejenia taśma dwustronna oraz cały komplet do backplate'u. Tutaj mamy te z cięższym gwintem, tak jak do AMD, śruby montażowe, backplate do chłodzenia AMD. Tutaj zobaczcie, że ten uchwyt jest różny, tak samo jak w tamtym przypadku, i też plastikowy ring do przytrzymania później już samego bloku i backplate, ten do płyty głównej do AMD. Tu mamy komplet śrubek również z podkładkami do przykręcenia wentylatora do obudowy oraz drugi komplet śrub do procesorów Intela. Ok, tak wyglądają te akcesoria. To też sobie na razie można odłożyć na bok i zobaczmy teraz, jak wygląda chłodzenie. Tu jest przede wszystkim to, co od razu da się odczuć, no to dużo, dużo mniejsza chłodnica, tło mi się trochę rozjeżdża. Ok, wyciągnijmy całość z woreczka i zobaczcie, że tutaj nie ma osobnych podpięć do wentylatorów.
Także wentylator podpinamy bezpośrednio do płyty głównej, a nie do przejściówki. I jedynym kablem, który tutaj mamy, to jest elegancki czarny połączony 3-pinowe podpięcie. To jest do pompki do chłodzenia. Teraz tak, chłodnica jest zdecydowanie lżejsza, przestrzeń tutaj jest wystarczająca, mam możliwość instalacji oczywiście wentylatora, ale że zobaczcie, producent pozostawił nam z drugiej strony również gwinty, także tutaj też możemy ten wentylator sobie zainstalować. Eleganckie tutaj logo, gdyby ktoś chciał tą chłodnicę przykręcić w taki sposób, że będzie widoczne. No i sam blok wodny też oczywiście zabezpieczony i również mamy tutaj nałożoną już fabrycznie pastę termoprzewodzącą. Ja oczywiście użyję naszej standardowej Articooling MX4. Teraz zobaczmy, jak wygląda sam blok wodny. Eleganckie logo, tu jest jeszcze dodatkowe zabezpieczenie taśmą. Czy się nie mylę? Tak, nie mylę się. Ok, zobaczcie, teraz to nam zmienia zupełnie wygląd. Powiem Wam, że prezentuje się naprawdę elegancko. Węże są dosyć miękkie i pamiętajcie, że tego układu nie trzeba napełniać żadną cieczą, ponieważ tutaj już jest wszystko w układzie. Wystarczy to zainstalować, podłączyć. Jest to obsługa również całkowicie bez jakiejkolwiek ingerencji użytkownika. I tak, drodzy Państwo, prezentuje się całe chłodzenie Zalmana LQ315 w całej okazałości. Widzieliśmy wszystkie akcesoria. Zapraszam Was wkrótce na następny film, gdzie podobnie jak w przypadku chłodzenia Anteka, tutaj również pokażę, jak całość zainstalować w naszej obudowie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.